Kim jesteś, piękna Pani, obecna w życiu moim? Proszę Cię, wyznaj, jakie jest imię Twoje? Ja jestem niepokalane poczęcie. Ja jestem niepokalane poczęcie. Powiedz mi, piękna Pani, co mam czynić, jak żyć? Powiedz, niepokalana, naucz mnie tego dziś. Ja jestem niepokalane poczęcie. Ja pragnę, by życie Twoje uświęcić. Powiedz mi, piękna Pani, gdy przyjdą na mnie trudności, czy pozostanę sam, czy będziesz przy mnie blisko? Ja jestem niepokalane poczęcie i będę zawsze przy Tobie i wszędzie. Tobie dziś wyznaję, Maryjo, me oddanie. Tobie dziś wyznaję, Maryjo, me oddanie. Ty jesteś niepokalane poczęcie. Zabierz mnie, gdzie chcę, tam będę. Jesteś niepokalane poczęcie. Zabierz mnie, gdzie Bóg chce, tam będę. Modlitwa na czwarty dzień nowenny. O niepokalana nieba i ziemi królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim jesteś. Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej, bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej, bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą, i to jak najprędzej, i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca, i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen.
rozważanie. Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać jej wolę. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Wszystko w Maryi. Wszystko należy spełniać w Maryi. Aby należycie praktykę tę pojąć, trzeba pamiętać, że Maryja jest prawdziwym rajem ziemskim nowego Adama, zaś dawny raj ziemski był tylko jej figurą. W raju tym znajdują się bogactwa piękności. Panuje w nim niezwykła, nieopisana słodycz. Wszystko to pozostawione tam przez nowego Adama, Jezusa Chrystusa. W raju tym upodobał on sobie przez 9 miesięcy. Tam zdziałał liczne cuda i roztoczył swe bogactwa z iście boską wspaniałomyślnością. Święte to miejsce jest utworzone wyłącznie z ziemi dziewiczej i niepokalanej, z której, za przyczyną zamieszkującego w niej Ducha Świętego, utworzony został nowy Adam, wolny od wszelkiej plamy i zmazy. W tym raju ziemskim znajduje się rzeczywiście drzewo żywota, które zrodziło Jezusa Chrystusa, owoc żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego, które światu światłość przyniosło. Rosną w tym boskim przybytku drzewa zasadzone ręką Bożą, zraszane Bożym namaszczeniem, które wydały i nadal co dnia wydają owoce o boskim smaku. Są tam kwietniki zdobne w piękne i różnorodne kwiaty cnót, wydające woń, która unosząc się przenika nawet aniołów. Są w tej krainie łąki zieleniejące nadzieją, baszty o niezdobytej mocy, czarowne altany ufności. Tylko i wyłącznie Duch Święty może udzielić nam zrozumienia prawd utajonych pod tymi symbolami zjawisk materialnych. Powietrze tej krainy jest nieskażonej czystości. Panuje w niej dzień promienny, nieznający schyłków. Dzień Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusowego. Świeci tam wspaniałe i obce cieniom słońce boskości i goreje niegasnącym płomieniem ognisko miłości, w którym znalazłszy się każde żelazo zostaje przetopione i przemienione w złoto. Tam płynie, drążąc ziemię, rzeka pokory, która rozgałęziając się w 4 odnogi, którymi są 4 cnoty kardynalne, nawadnia całą tę czarowną krainę. Maryjo, chcę żyć i z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Twój. Coraz doskonalej wypełniać Twoją wolę. Twoje niepokalane poczęcie jest mym mieszkaniem, mieszkaniem światłości, mieszkaniem Ducha Świętego. Ukryj mnie, Maryjo, w sobie. Ukryj aż tak mocno, bym dla świata był nieznany, a żyjąc w światłości Twojej boskości, Twego poczętego łona, Twego niepokalanego serca, we wszystkim był miły Bogu. Uczyń mnie, Maryjo, promieniem, światłem Twoim. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Maryjo, córo Boga Ojca,
tajemnica. Ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie w swym niepokalanym sercu. Maryjo, Matko Syna Bożego, Maryjo, Matko Syna Bożego, ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie w swym niepokalanym sercu. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, ukryj mnie, ukryj mnie, ukryj mnie w swym niepokalanym sercu.